Cześć, tu Bork, Retrogralnia i dzisiaj wraz z Januszem, czyli specjalistą od oszczędzania, który odwiedza nasz kanał, opowiem Wam, jak jednocześnie wydać mniejsze pieniądze i za duże pieniądze na retro hobby i być chyba z tego zadowolonym. Dzisiaj konsolka Evercade Handheld. Zanim jednak przejdziemy do samej konsolki, chciałbym Was zaprosić do zapoznania się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay, dostawcy wszelakich produktów i usług związanych z projektowaniem i produkowaniem customowych płytek PCB. Spieszę Wam również donieść, iż mam już w domu nowe płytki, które zasponsorowała mi ta firma i które będę wykorzystywał do naprawdę ciekawego projektu Neo Retro. Także już niedługo bardzo fajny film na naszym kanale, a tymczasem zarejestrujcie się na stronie pcbway.com, by otrzymać 5 dolarów na pierwsze zamówienie. I co? No i tyle. Wracamy do tematu odcinka. Konsolka ta w tej formie została wydana 2 lata temu, 3 lata temu, no w każdym razie jakiś czas temu. Nigdy za bardzo nie śledziłem tematu tego urządzenia, chociaż wiem, że wiele osób strasznie się na to urządzenie napalało. Jest to bowiem urządzenie, które jak za dawnych lat jako nośnik posiada kartridże. Takie o, kartridże, które można sobie o tak tutaj elegancko włożyć i poczuć się jak posiadacz Game Boya z lat 90., którym ja osobiście nigdy nie byłem. Tak, moi drodzy, XXI wiek i konsolka na kartridże. No w sumie racja, w końcu praktycznie każdy z nas ma też Switcha w swoim domu, także istnienie konsolki na kartridże tak do końca nie powinno mnie dziwić, ale istnienie konsolki retro, współczesnej konsolki neo-retro na kartridże, no to trochę w sumie był karkołomny według mnie pomysł. Szczególnie, że ta konsola kosztowała te 2-3 lata temu chyba 160 funtów. No, w dzisiejszych czasach jest to powiedzmy 800 zł, także 800 zł za konsolę 3 lata temu, konsolę Neo Retro, pewnie wielu z Was puka się w tym momencie głowę i mówi, lepiej sobie chyba kupić Switcha. Ja też tak sobie, prawdę mówiąc, myślałem i szczerze to uważałem, że konsolka ta nie odniesie dużego sukcesu. Nie tylko dlatego, że kosztowała wówczas 8 stówek, powiedzmy teraz z inflacją, ale także dlatego, że używała jako nośników kartridży. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy zestaw gier na tą konsolkę musimy sobie osobno kupić. Zestaw gier, kartridż, o czym właściwie ja tutaj mówię? Mówię o takim tutaj kartridżu, przypominającym trochę kartridże do Game Boya, może Advance'a. Tak naprawdę tutaj w środku znajduje się, powiedzmy, kuzyn pamięci USB. A ta ilość pinów, jakie tutaj można zobaczyć, to jest po prostu ściema. No ale płacimy za to, żeby to wyglądało jako retro. Taki kartridż dostajemy w takim fajnym opakowaniu, trochę przypominającym opakowania może do kartridży z Segi. No jest trochę mniejsze. Opakowania są zawsze bardzo ładne, a w ich środku znajdziemy wytłoczone miejsce na kartridż oraz instrukcje. No i muszę powiedzieć, że te instrukcje są naprawdę bardzo ładne. W ogóle całe wydanie każdego kartridża, jaki miałem w ręku, jest bardzo ładne. A na samym kartridżu znajdziemy gry. Ile jest tych gier? Zazwyczaj kilkanaście. Jakie są to gry? Bardzo, bardzo różne. To urządzenie bowiem wspiera emulację konsol 8 i 16-bitowych, więc na kartridżach możemy znaleźć zestawy gier zazwyczaj mieszanych z konsol takich jak Atari 2600, 7800, innych konsol tego producenta, NES-a, SNES-a, Sega Mega Drive i nawet chyba jeszcze kilku innych producentów, także takie gry, które można byłoby nazwać portami gier arcade'owych. Pojedynczy taki zestaw gier, który pokazałem, jest ich, jak mówiłem, kilkanaście, kosztuje w tym momencie około 80-90 zł i kosztował też te 3 lata temu wówczas tyle samo. Także jeśli chcemy dokupić sobie jakieś gry na to urządzenie, musimy dokupić sobie ich zestawik i bądźmy szczerzy, wówczas myślałem, że to się nie przyjmie.
dałbym sobie nawet rękę uciąć, że taki model wydawania kartridży za około stówkę się nie przyjmie. I co? No i teraz bym kurde ręki nie miał. Okazuje się, że przyjął się i to naprawdę bardzo dobrze. Prawdopodobnie zadziałała tutaj jakaś melancholia, chęci wspominania dawnych czasów. To z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że to zbieranie kartridży jest odpowiedzią teraz na potrzebę zbierania gier retro w ładnych wydaniach, ale którą można realizować nie mając w kieszeni milionów złotych. Sami dobrze wiecie, jak teraz drogie są pojedyncze gry na konsole, szczególnie na te kartridżowe. Także jeśli mamy wydać kilkaset złotych na jedną grę retro na kartridżu, to w sumie jeśli możemy wydać na całkiem ładne wydanie kilkunastu gier na takim podobnym kartridżu stówkę i mieć praktycznie taki sam retro feeling wkładania kartridża i grania jak na tych prawdziwych konsolach retro, no to naprawdę dużo osób teraz zajęło się zbieraniem tych kartridży neo retro. I biznes ten tak się mocno udał, że firma Evercade zdążyła przez te 3 lata, no powiedzmy 2 lata, wydać gdzieś tam po drodze taką samą konsolkę, tylko że stacjonarną, takiego powiedzmy NES-a na 2 osoby z 2 padami, a dodatkowo dopiero co wydała ulepszoną, unowocześnioną wersję tego handhelda, wersję EXP. Także biznes się kręci. No i teraz, gdy na rynku znajduje się już nie kilka, nie kilkanaście, a chyba około 30 takich zestawów gier po kilkanaście każdy, no to można się już spokojnie taką konsolką i bezpiecznie zająć, wiedząc, że jeśli wydamy nawet kilkaset złotych na sam sprzęt, no to nie zostaniemy samym sprzętem i będziemy mogli jakieś gry na ten sprzęt dokupić. I to jest na pewno rzecz, która w tym momencie wielu ludzi zachęca do zakupu tego urządzenia. A samo urządzenie, sama konsolka, ta pierwsza wersja handhelda, ona teraz kosztuje chyba w euro AGD 480 zł. Jeśli chcemy sobie kupić tą konsolkę w wersji Versus, notabene świetne nawiązanie do systemu arcade'owego Nintendo Versus, to musimy wydać stówkę więcej, a jeśli chcemy kupić sobie unowocześnioną wersję tej konsolki, to musimy sobie wydać 200 więcej. Także jak mi tutaj Janusz słusznie z ekranu podpowiada, to jest właśnie ten moment, w którym można tą konsolkę kupić całkiem tanio. Szczególnie, że ta wersja EXP nie jest jakoś mega mocno rozbudowana w stosunku do tej tutaj. Oczywiście istnieją pewne różnice, o których jeszcze za chwilę powiem, ale nie jest to jakaś ogromna przepaść. Na sama konsolka? Uruchommy ją. Jak wygląda konsolka Evercade, można powiedzieć, każdy widzi. To typowy wygląd konsoli handheldowej. No, bądźmy szczerzy, troszkę przypominający dużą część, dużą ilość konsol, takich trochę bym powiedział nie do końca legalnych, produkowanych przez naszych chińskich braci. Z lewej strony mamy D-pada, przycisk menu, select start, A, B, X, Y. Z ekran całkiem duży, można powiedzieć, głośniczki. Z drugiej strony natomiast miejsce na włożenie kartridża. Możemy sobie konsolkę odpalić. Ekran. No, jeśli muszę być szczery, to ekran tej konsolki no, nie zrobił na mnie jakiegoś mega dobrego wrażenia. No, wszystko tutaj widać. Jest całkiem spory, ale nie jest to jakiś ekran super dobrej jakości. No, powiedziałbym raczej, że jest to ekran po taniości. Najważniejszą oczywiście cechą tej konsolki jest fakt, iż możemy do niej włożyć kartridż, czyli możemy to za chwilę zrobić na żywo. Pokażę Wam tylko jeszcze menu, w jakie ta konsolka jest wyposażona. Tutaj mamy zainstalowany przeze mnie dosłownie kilka dni temu system 3.0, obsługa języka polskiego. Możemy sobie tutaj zmieniać jasność ekranu. No praktycznie wszyscy tą jasność ustawią na maksa. Możemy włączyć lub wyłączyć linię skanowania, czyli po angielsku, po polsku skan linię, czyli te poziome kreski udawające monitor CRT. Możemy zmieniać ustawienia wygaszania ekranu,
możemy ustawić dla wszystkich gier format wyświetlania i to jest bardzo fajna sprawa, bo możemy sobie rozciągnąć grę, możemy dopasować piksele, jeden piksel ekranu to jeden piksel gry oraz utrzymać oryginalne proporcje. Mamy tutaj też możliwość zmiany skan linii w grze z braku na subtelne i na wyraziste. Ja sobie wziąłem subtelne. Możemy też przełączać się pomiędzy różnymi rodzajami ramek, jakie będą w grach, jeśli są one tutaj w stosunku 4:3 wyświetlane na ekranie. Mamy też dwa motywy, czerwony i niebieski. A, zostawmy już ten niebieski, on mi się bardziej podoba. Możliwość zmiany dźwięku i muzyki, język. Możemy sprawdzić, jaki mamy tutaj system zainstalowany. Tak jak mówiłem, jest tutaj system 3.0.0. Mamy też możliwość włączenia trybu kontrolera, ponieważ tutaj mamy złącze USB, które normalnie służy do ładowania konsoli oraz do wgrywania update'ów programem do update'ów, ale też możemy, podłączając tą konsolę do komputera, używać jej jako pada. No, przy okazji Wam też pokażę, że mamy tutaj wejście słuchawkowe czy możliwość szybkiego ustawiania głośności. A na górze, oprócz włącznika, możemy jeszcze zauważyć dwa przyciski oraz złącze mini HDMI do podłączania tej konsoli do telewizora. Ja tak z tej konsoli streamowałem przez złącze mini HDMI. No nie wszyscy posiadają w domu kable mini HDMI albo przejściówki mini HDMI. Szczerze to w sumie nie wiem, czemu w tej konsolce się takie pełne HDMI nie zmieściło. Nie jest ono dużo większe, nie trzeba kombinować z kablami czy przejściówkami. Dobra, wrzućmy sobie cartridge. I szybko nam się na ekranie pojawia lista gier Atari Collection. Wszystkie tutaj gry są zaprezentowane za pomocą okładki. Mamy też rok wydania. Czasami ten rok wydania gry z tutaj opisu jest różny od tego, co widzimy po uruchomieniu na ekranie. No bo często gęsto specjalnie dla tej konsoli, dla Evercade'a były pisane porty z ostatnich latach, no ale odpalmy na przykład tego tutaj Aqua Ventura. Możemy grać, możemy sobie tutaj wczytywać zapisy, to zaraz pokażę. Mamy też możliwość wejścia do trybu rywalizacji, to jest nowość w systemie 3.0. To jest taki tryb hardkorowy, w którym nie ma save'ów, a jeśli odpalimy gierkę, no to gramy po prostu. Z boku widzimy te ramki, o których mówiłem, ponieważ gram tutaj w trybie 4:3. W każdej chwili możemy wcisnąć przycisk menu, zrobić szybki zapis, szybkie ładowanie, zapisać na jakimś konkretnym miejscu, załadować. O, tu mam, widzę jakąś grę nawet zapisaną. Załadować. Możemy także zobaczyć sterowanie, czy sobie zmienić ustawienia ekranu dla tej konkretnej jednej gry, grę zrestartować lub z niej wyjść. No, co mogę powiedzieć? Obsługa tej konsoli jest prosta jak cep. Jest prosta jak cep. Jeszcze jedna uwaga do tego systemu 3.0.0. To jest ostatni duży update tej konsolki. Ona już dużych update'ów nie dostanie. Problemem tej konsoli jest fakt, iż posiada ona, co jest w sumie zaskakujące, bardzo małą pamięć wewnętrzną na system operacyjny, w związku z czym po prostu większe update'y się tutaj już nie zmieszczą. Konsole Evercade Versus i Evercade EXP mają znacznie większą pamięć wewnętrzną i tam chyba nawet jest możliwość posiadania w samej konsoli jakichś gierek, plus będą tam na pewno rozwojowe wersje systemu operacyjnego. Z tą niedużą pamięcią wewnętrzną jeszcze jest jeden problem. Może to Was zadziwi, ale może i nie. Czasami też na samych kartridżach znajdują się jakieś bugi w grach i te bugi w grach są poprawiane w ten sposób, iż przy kolejnych update'ach systemu operacyjnego są na konsole wgrywane update'y do gier i w momencie, w którym wkładamy sobie kartridż i chcemy grę uruchomić, to update wgrany wcześniej na konsolę zapisuje się na kartridżu, no i gra jest patchowana. Niestety tutaj już miejsca na to nie ma i wszystkie kolejne patche do samych kartridży no już nie będą tutaj
wgrywane. Także jeśli w jakimś nowym wydanym kartridżu zostanie nagle wykryty jakiś błąd w grze, który ją popsuje i Evercade wyda update do tej gry, no to nie będziemy mogli go wgrać na kartridż posiadając tą konsolę. Będziemy musieli się udać z takim kartridżem do naszego znajomego, który posiada konsolę Evercade EXP lub Versus, u niego wsunąć kartridż do konsoli i poczekać, aż nam się kartridż zupdate'uje u niego, no i możemy go w tym momencie zabrać do nas i już zupdate'owaną wersję uruchomić na naszej konsolce. Także z tą konsolką są już malutkie problemy w związku z tym, że jest ona no dosyć szybko, bo 2-3 lata po wydaniu pozbawiona już jakichś większych przyszłych update'ów, a nawet te update'y, które są już w tym momencie wydawane, nie są całkowicie z tą konsolką kompatybilne. Co natomiast mogę powiedzieć o zestawach gier, o kartridżach? Wiele razy powtarzałem, że jest na tych zestawach po kilkanaście gier i muszę Wam powiedzieć, że musicie trochę te kartridże traktować jak kasety pana Czajkowskiego na Commodore 64, jak te składanki pirackie na Commodore 64. To znaczy, że jeśli na takim kartridżu znajduje się kilkanaście gier, no to musicie mieć tą świadomość, że na pewno 2 do 4 z nich będą bardzo dobre, a pozostałe już może niekoniecznie. Oczywiście są tutaj wyjątki. Takie kartridże jak na przykład kolekcja gier ze stajni Codemaster czy kolekcja gier braci Oliver to same perełki, to na pewno same perełki. Jeśli jednak interesują Was składanki trochę bardziej szersze, na przykład Namco, Atari, Interplay, Pico, czy po prostu składanki, które muszą sięgać trochę z szerszego zasobu gier, no to musicie wiedzieć, że tam niestety część gierek na tych kartridżach to takie lekkie zapchaj dziury. Kiedy ostatnio nagrywałem streama z tej konsoli, właśnie się głośno zastanawiałem, dlaczego tak jest, dlaczego na przykład na składance Atari jest tyle gier średnich. No i słusznie mi tam widzowie, słusznie mi powiedzieliście na czacie, że to jest oczywista sprawa. Jeśli chcemy wyprodukować na przykład 5 kartridży zawierających gry z konsoli Atari, generalnie z konsol Atari 8-bitowych, no to nie możemy od razu na pierwszej składance zamieścić samych 16, 20 bardzo dobrych gier, no bo nam takich bardzo dobrych gier na późniejsze składanki fizycznie zabraknie. No bo bądźmy szczerzy, 8-bitowe konsole gier Atari, no to by już jest specyficzny, stary sprzęt retro i ja oczywiście ten sprzęt bardzo kocham, jest to mój ulubiony sprzęt, ale zdaję sobie z tego sprawę, że znalezienie 16-20 gier na Atari 2600, które spodobają się szerszej publiczności, to jest nie lada wyzwanie. Jeśli byśmy uknęli je wszystkie na jednym kartridżu, no to kolejne kartridże po prostu już nam się nie sprzedadzą. No i podobnie ma się sprawa z kartridżami nawiązujących bezpośrednio do jakichś konkretnych konsol, do jakichś konkretnych wydawców. Nie zawsze będzie tam sama topowa topka tytułów, ale 85 zł, kilkanaście gier, kilka z nich naprawdę, naprawdę dobrych, a reszta przynajmniej niezłych, ewentualnie 1-2 krapy, no to nie jest w sumie chyba zły biznes. To chyba nie jest nawet całkiem zła cena. Także całkiem ciekawa propozycja, całkiem fajny sprzęt, duża doza tej takiej retro nostalgii, ale nie tyle duża, żebym ja osobiście tą konsolkę mimo wszystko kupił, dlatego ja tą konsolkę pożyczyłem sobie źle. Tą konsolkę po mojej prośbie, czy ktoś mi ją pożyczy, pożyczył mi ją Dark Drevet, widz retrogralnie. Jestem za to mu mega wdzięczny, bo mogłem sobie spróbować, jak to działa. I czy ja bym tą konsolkę teraz kupił? Szczerze to dalej nie jestem do końca przekonany. Mam w domu Nintendo Switcha, a na Nintendo Switch w tym momencie jest już naprawdę bardzo duża biblioteka. Dla osób, które oczywiście płacą Nintendo haracz w postaci abonamentu, gier retro z konsol Nintendo i konsol Sega. Też jest cała masa indie gierek. No oczywiście nie ma na przykład na Nintendo jeszcze gierek z Commodorka, które już tutaj się po raz pierwszy
jakiś czas temu pojawiły. Nie ma też, praktycznie rzecz biorąc, gier amigowych, które tutaj się mają też już niedługo w postaci osobnego kartridża pojawić. Ale jeśli mamy w domu Switcha, to nie wiem, czy tak do końca potrzebujemy takiego Evercade'a. Chociaż z drugiej strony fakt, że ta konsolka od Switcha jest trochę tańsza, no dużo tańsza, jest dużo bardziej paździerzowata, paradoksalnie powoduje, że z tą konsolką nie bałbym się gdzieś beztrosko jeździć i sobie ją gdzieś tam używać na jakichś wyjazdach i rzucać po plecakach, chodzić z nią, bawić się z nią, a ze Switchem to się jednak troszkę z domu boję wychodzić. Także naprawdę jestem tutaj troszkę w rozterce i nie wiem. I naprawdę nie wiem. No, tak jak mówiłem, mamy wydaną wersję Versus i mamy też wydaną wersję EXP. Wersja EXP od wersji Versus różni się praktycznie dwoma rzeczami. Tym, że zamiast tego zwykłego ekranu LCD mamy ekran bodajże ISP, czyli ładniejsze odwzorowanie kolorów, oraz fakt, że konsola ta nowa może działać w trybie pionowym, czyli możemy grać na niej w gry arcade'owe, o, w ten sposób, na pionowym ekranie, plus przez to, że posiada wewnątrz znacznie więcej pamięci wewnętrznej, o czym mówiłem już wcześniej, firmware na nią będzie nadal rozwijany, natomiast w przypadku tej konsoli już człowiek ma takie lekkie wrażenie, że ona powoli przechodzi, powiedzmy, do kategorii produktów end of life, czyli traci praktycznie rzecz biorąc możliwości rozwoju. Oczywiście cała masa gier i cała masa kartridży jeszcze prawdopodobnie będzie na tej konsolce chodzić. Sami widzicie, nie mam tutaj dla Was jakichś mega konkretnych wniosków. Myślę, że warto się mimo wszystko rozejrzeć za tą konsolką. Może jeśli znajdziecie używaną z zestawem kartridży za kilkaset złotych, to wtedy na pewno warto wejść w ten ekosystem. No, po taniości, jak wspominałem, ale jakbym miał kupować coś, kurczę, nowego, to może bym kupił jednak tą wersję EXP. Chociaż znowu z tej pierwszej strony wydawać 700 zł na coś, co tak naprawdę będzie wymagało od Was dokupowania kartridży po stówce, tak w ciemno, naprawdę trudny wybór. No i z tym trudnym wyborem Was tutaj zostawiam. Żegnam się, Borg, Retrogralia.